Jestem w tej chwili pod siatką. 4 metry ode mnie siedzi kwokacz. Zaraz wam go pokażę. Ogólnie myślałem, że dzisiaj nie sfotografuję, ale udało się, na szczęście. Jest godzina jakoś koło 8. Ja tutaj leżę od powiedzmy 4:30 z małymi przerwami. I miałem już iść o 7, ale o 7 zasnąłem. Zamknąłem po prostu oczy i odleciałem, a nie miałem tego w planie, ale tak się wydarzyło po prostu. Tak się dzieje, jak się jest od drugiej na nogach po paru godzinach snu. No i dobrze w sumie się stało, że zasnąłem, bo jak się obudziłem, to przyleciała masa ptactwa, którego się nie spodziewałem. Między innymi ten kwokacz, którego teraz wam pokażę. Proszę bardzo, to jest kwokacz. On sobie teraz stoi na jednej nodze, odpoczywa, suszy piórka, czyści się. A ja leżę pod siatką 4 metry od niego i on mnie doskonale słyszy, ale leżę tu już tak długo i on mnie ma tak w dupie, wie, że prawdopodobnie nic mu nie zrobię, więc tak sobie stoi i się czyści i ogrzewa się w pierwszych promieniach słonka dzisiaj o 8 po deszczu całodniowym, całoporannym. O, a tam pliszka teraz zasuwa na dole. Tych pliszek tutaj jest masa. W każdym razie kwokacz. Jestem bardzo zadowolony, bo kwokacza jeszcze nie fotografowałem. Wrzucę na końcu fotki po obróbce. Opowiem wam dzisiaj trochę o sobie i o tym, jak zrobiłem te zdjęcia, które teraz wam tutaj pokażę. A na końcu wrzucę wam jeszcze parę innych ujęć dzisiejszego wyjścia. Generalnie wypadałoby też opowiedzieć trochę o konwencji, w jakiej będę tutaj nagrywał. Myk jest taki, że od mniej więcej 10 lat albo i dłużej zajmuję się fotografią, ale od niespełna 3 lat bardzo hobbystycznie, mocno, często i z nieukrywaną przyjemnością zajmuję się fotografią przyrodniczą. Fotografuję głównie ptaki. Jakby o tym będzie ten kanał, więc taki jest pomysł. Jestem dzisiaj na Śląsku i udało mi się sfotografować kwokacze i uznałem, że to będzie fajny moment do tego, żeby nagrać pierwszy filmik, którego pewnie dużo osób nie obejrzy, więc mogę sobie pozwolić na jakieś tam korekty, błędy i inne mniej przyjemne. Jak już wspomniałem, moim głównym jakby zajęciem i pomysłem na ten kanał jest pokazywanie wam, jak wygląda fotografia przyrodnicza od podszewki. Moje zdjęcia możecie sobie obejrzeć w każdej chwili. Ja zalinkuję też portfolio i Instagram na dole pod filmem. Możecie tam sobie wejść, jeżeli uznacie, że to są zdjęcia, które warto zobaczyć, w jaki sposób były wykonane. No to mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Może zanim opowiem, jak sfotografowałem te dzisiejsze kwokacze, które są moimi pierwszymi kwokaczami, bo nigdy ich nie sfotografowałem, w ogóle też nie przygotowałem, bo mogłem sprawdzić trochę, mogłem poczytać trochę na temat kwokaczy. Nie spodziewałem się kompletnie, że je tutaj spotkam, bardziej nastawiłem się na kulika, którego dzisiaj niestety nie było, ale wrócę tutaj jeszcze za parę dni i mam nadzieję, że wtedy pokażę wam, jak sfotografowałem kulika. Nie mam też jeszcze patentu na to, jak będę nagrywał spod siatki, spod kamuflaża, bo właśnie w taki sposób dzisiaj fotografowałem tutaj te ptaki. Jesteśmy, tak jak widać, na stawie, który został z jakiegoś powodu spuszczony, osuszony. No i taki staw to jest żerowisko ptaków związanych bardzo mocno ściśle z błotem. To są wszelkiego rodzaju siweczki, właśnie ptaki brodzące,
kulik, kwokacz, samotnik, brodźce wszelkiego rodzaju, łęczaki. Generalnie masa, duża różnorodność gatunkowa znajduje się na takim błotku. I jak zobaczycie gdzieś podczas spaceru, podczas obczajania miejscówek na ptaki, jeżeli również fotografujecie zwierzęta, to jak znajdziecie podobną lokalizację, to możecie śmiało się rozkładać w takim miejscu, byle rano, nakryć się czymś, zaczekać i sfotografować to, co tam się nawinie. Ciekawe, jak mnie będzie słychać w tym wietrze. Nie przemyślałem tego kompletnie. Jeszcze nade mną cały czas krzyczą rybitwy. Jak się zastanawiacie, co to za dźwięk, to są rybitwy, którym tutaj przeszkadzam. One tu nie mają gniazd, ale latają. I zawsze jak widzą człowieka, to wydają właśnie taki dźwięk. Są dosyć nieprzyjemne dla ludzi, a kumpel, który pokazał mi właśnie tą lokalizację, twierdzi, że rybitki nawet są w stanie zaatakować człowieka, jeżeli podejdzie za blisko do gniazda. Takie dosyć cwane są, nie boją się, podlatują i próbują odstraszyć. Mam nadzieję, że nie będą za bardzo przeszkadzać. Na czym w ogóle polega fotografia przyrodnicza? No, wygląda to w ten sposób, że głównym jakby clue i problemem do rozwiązania jest to, żeby nie spłoszyć tego zwierzęcia. Więc najczęściej niestety wygląda to tak, że jesteśmy niedospani. Czyli wstajemy późno albo wcześnie w nocy, zależy od której strony patrzymy. I jedziemy rano, rozkładamy się z całym mandżurem, z całą siatką, kamuflażem i masą innych rzeczy, przykrywamy się tym i czekamy do samego rana, do świtu, aż ptaki się pobudzą i zaczną żerować. Wtedy je fotografujemy. Działa to dobrze, dlatego że ptak, który obudzi się w ciemności jeszcze i zobaczy jakąś tam kupkę, czyli nas przykrytą masą rzeczy podobnych do liści, podobnych do trawy, podobną do otoczenia, no to jest duża szansa, że okej, on raczej będzie traktował to cały czas ostrożnie, będzie do nas podchodził, ale nie będziemy na niego bezpośrednim zagrożeniem, przynajmniej dopóki się nie poruszymy albo nie wydamy jakiegoś ostrego dźwięku. No i tak wyszło to właśnie dzisiaj, że przyjechaliśmy sobie tutaj, rozłożyliśmy się, ja akurat nie na tym stawie, tylko na stawie trochę dalej. No i tak leżąc od samego rana czekaliśmy na wschód, na jakieś światło. To, co mamy tutaj teraz, to lepiej już nie będzie. To tak wyglądał wschód, tak wyglądał świt i tak wygląda teraz. No i co? Jak już się rozłożyłem, wziąłem sobie specjalną... Zazwyczaj powinienem mieć karimatę, ale mam dwie karimaty. Jedna jest odblaskowa, bo srebrna, a druga jest też oczojebna, bo jest takim fluorescencyjnym pomarańczem wyłożona. Więc mam dwie karimaty, które kompletnie się nie nadają do fotografii zwierząt, bo jak tylko się odkryją delikatnie siatką, no to od razu rzucają się w oczy i nie mogę na nich leżeć. Muszę sobie zafundować jakąś inną. Ale wziąłem sobie kawałek płyty pliśniowej, która tutaj na tym błotku działa super, bo o ile ja jestem w kwaderach, które widzicie jak wyglądają po takim leżeniu parogodzinnym, no to już aparat położony bezpośrednio na błotku, no mógłby się zniszczyć, mógłby się gdzieś tam zatopić, no nie chcemy tego, raczej dbamy o sprzęt. No więc taka płyta pilśniowa jest fajnym podparciem na takim miękkim błocie właśnie dla aparatu. A jeżeli chodzi o sam aparat, to dzisiaj jestem mocno stratny. Pokażę. Jest cały ubłocony, znaczy cały to on był, ja już go trochę pościerałem. A nawet nie wpadł mi do tego błota, po prostu gdzieś oparłem go o te brudne wodery i zgarnął wtedy jeszcze błoto, jak było mokre, ono powchodziło, gdzieś tutaj będę musiał to mocno czyścić. Zobaczymy, czy znajdę jakiś fajny sposób. No ale mam nadzieję, że dzisiejsze aparaty nie są jakoś bardzo ze szkła zrobione w cudzysłowie i będzie to śmigać wszystko. Tak nawiasem to jest A7 III, czyli pełna klatka od Sony, a to jest 200-600 również od Sony, to jest obiektyw systemowy. Fajne budżetowe szkiełko. Jestem z niego bardzo zadowolony. Wcześniej fotografowałem Tamronem 150-600. No nie ma porównania. Już samo to, że pełna klatka, a jeszcze dobre szkiełko, ono jest o jeden stop jaśniejsze. Nie, ono jest tak samo jasne jak Tamron, natomiast jest ostre już od pełnej dziury. A Tamrona trzeba było do takiej najlepszej dla niego ostrości przymykać do F8 najlepiej. I wtedy fajnie sobie radził. Tutaj mogę na 6-3, tak? Na 6.3 przy pełnym zoomie, czyli na 600 mm fotografować bez problemu i mam wszystko fajne, ostre, to co chcę oczywiście. Więc tyle słowem wstępu. Tak to wyglądało. Leżałem sobie, byłem przykryty. No i jak nadszedł odpowiedni moment, coś tam wylądowało, a długo nie lądowało.
to po prostu wykonałem zdjęcia. Muszę jeszcze wyczaić, jak robić, jak nagrywać takie filmy spod przykrycia i będziemy wtedy mieli pełen obraz sytuacji. Jeszcze może powiem parę słów o wyczekiwaniu, o oczekiwaniu, bo najczęściej to niestety nie jest tak, że się rozkładamy, leżymy, kamuflujemy się, coś przylatuje, robimy fotki, jesteśmy zadowoleni i my czmychamy do domu odsypiać tą nieprzespaną noc. Tylko leżymy i nic się nie dzieje i dalej leżymy i czekamy i nogi nam cierpną i plecy nas bolą i kark nam odpada i czasem coś przyjdzie, czasem nie przyjdzie. Bardzo często jest tak, to jest mój odwieczny problem, że wracam do domu bez zdjęć, po prostu, bo nic się nie pojawiło. Jak już coś przyleci i mam dobrą miejscówkę, to raczej z reguły jestem ze swoich zdjęć zadowolony, ale bardzo często po prostu wracam bez nich, więc to jest duży problem. Znam bardzo dużo osób, które robią dokładnie na odwrót. Nie są nigdy zadowolone ze swoich zdjęć, nigdy się nie kładą, nigdy się nie chcą ubrudzić, a mają masę dobrych miejscówek, po prostu mega bogatych w zwierzęta, nie są w stanie tego wykorzystać. Nie wiem, na czym to polega. Moim największym problemem zawsze było to, że nie potrafiłem znaleźć miejscówek i do dzisiaj jest to mój problem, dlatego dziękuję bardzo Patrykowi za pokazanie mi tego bajorka, bo po prostu się opłaciło. I teraz tak, co ja dalej robię ze swoimi zdjęciami? Jak już zrobię zdjęcia, najczęściej dosyć mocno je obrabiam. Ja jestem fanem dosyć mocnej obróbki, nie takiej hardkorowej, agresywnej, ale raczej nikt nie publikuje zdjęć prosto z puszki, prosto z aparatu. Mamy możliwość wyedytować, mamy programy graficzne, zresztą to jest w ogóle materiał na osobny film, ale takie jest moje zdanie w pigułce, że w dzisiejszych czasach postprodukcja, obróbka zdjęć w Lightroomie i Photoshopie to jest końcówka procesu wywoływania po prostu zdjęcia, tak jak kiedyś się to robiło w ciemni, a należy zaznaczyć, że w ciemni też można było zdjęciu nadać odpowiednią ekspozycję, odpowiednią barwę, czy zabarwić je w jakiś sposób, więc tam też jakby edycja jako taka miała miejsce. Kolejna sprawa to, że już na poziomie wykonywania zdjęcia, ja wykonując swoim sprzętem dokładnie tą samą scenę, którą wykona ktoś zupełnie innym sprzętem, to będziemy mieli dwa różne zdjęcia. I teraz podążę cały czas do tego, że dużo osób gdzieś tam porusza kwestię naturalności zdjęć. No to które zdjęcie z tych dwóch jest naturalne? To zrobione pierwszym sprzętem, czy drugim? Czy coś pośrodku? Czy jednak musimy je obrobić? Czy żadne nie jest naturalne? Czy nie ma czegoś takiego naturalnego? Generalnie chodzi mi o to, że obróbka jak najbardziej i jak sobie zobaczycie to, co mam zalinkowane w opisie, czyli całe moje portfolio, plus to, co wrzucę dzisiaj jeszcze na końcu tego filmu, no to są zdjęcia po prostu obrobione. Nie uważam, żeby były jakoś przesadnie obrobione. I tyle. Myślę, że w kolejnych odcinkach, a teraz Wam jeszcze puszczę oczywiście filmy z kwokaczem, bo udało mi się też go nagrać, jak zjada żabę. Nie miałem pojęcia, że kwokacz zjada żabę. W sensie, że żywi się żabami. A się żywi. Ewidentnie. Dobra, to powiem jeszcze o tym kwokaczu troszeczkę. Ptaki brodzące, ogólnie zauważyłem, mają to dość takie, co właśnie z błotem są związane, mają to do siebie, że jak odpowiednio długo się na tym błocie poleży pod kamuflażem, to one się bardzo szybko, może nie bardzo szybko, ale bardzo mocno się do nas przyzwyczajają. Wiedzą, że coś tam nie gra w tej bezkształtnej masie zielonych siatek, nie podchodzą całkiem blisko, ale czasami zajdą na chwilę, na parę sekund, mega, mega blisko pod sam obiektyw, tak tylko z ciekawości zobaczyć, co to jest i jeżeli wtedy nie wykonamy żadnego gwałtownego ruchu, w tym momencie, kiedy one nas sprawdzają, testują, czym my tak naprawdę jesteśmy, nie odstraszymy ich, no to raczej będą gdzieś tam na nas patrzeć ukradkiem, ale zajmą się swoimi sprawami. I tak było też dzisiaj z tym kwokaczem. On poszedł bardzo blisko. Ja wiedziałem, że to jest ta obczajka, że on już bliżej nie będzie, że on podejdzie zaciekawiony, obczai, pójdzie zająć się swoimi sprawami. No i w tym momencie rzeczywiście tak było. On zobaczył, że ja nie jestem dla niego zagrożeniem. Czy tak myślę, nie wiem, co mu tam w głowie siedzi, ale tak wnioskuję. Zobaczył, że nie jestem dla niego zagrożeniem i zaczął sobie żerować znowu i zaczął jeść te swoje żaby. Ja w tym momencie delikatnie nawet mogłem odsunąć siatkę. Odsłoniłem oczy, ale na twarzy jeszcze miałem taką maskę specjalną. No i on zaczął wtedy chodzić dookoła mnie, więc ja musiałem tak dosyć sporo tym obiektywem się troszeczkę poprzemieszczać, żeby go po prostu złapać, bo on zajmował mi już wtedy cały kadr.
co jest bardzo dobre. Ja uwielbiam, jak taki podchodzą blisko, bo wtedy mamy ostre jak żyleta oko, możemy wykropować, możemy zrobić portret, no wszystko można zrobić. To są najlepsze możliwe zdjęcia. Lepiej się chyba nie da lepszej jakości uzyskać, niż jak tak zajmuje cały kadr. Ale to taka dygresja. No i on zaczął krążyć wokół mnie po prostu. No to ja tam wierciłem się na tej mojej desce, w końcu mi ta siatka spadła, trochę mi się czapka usunęła. Kamuflaż z obiektywu też spadł, więc świeciłem tym białym, a biały w ogóle dłonie i tak dalej i twarz. To dla ptaków to jest jak lustro po prostu. One to od razu wyczajają, to jest z automatu. Dlatego nawet w lecie ja ubieram do fotografowania po prostu rękawiczki, żeby tą skórą nie świecić im po oczach, bo one to jest pierwsze, co one wyczajają. No ale spadła mi trochę ta siatka z twarzy, spadły mi trochę rękawiczki. Od tego całego leżenia i ruszania się z obiektywem na ziemi. A on nie nabrał więcej podejrzeń niż miał wcześniej. Dla niego, jeżeli pozostawałem dalej w pozycji leżącej, to nie byłem dla niego zagrożeniem, więc mogłem go sobie fajnie sfotografować. No minusem jest to, że nic poza tym kwokaczem tak blisko dzisiaj nie podeszło. Ale tak jak mówię, to jest mój pierwszy kwokacz i z przyjemnością zaraz siądę, jak wrócę do domu, obrobię te zdjęcia i powrzucam je gdzie trzeba, bo nie miałem jeszcze tego gatunku, więc bardzo fajnie. Mam w planach parę filmów odnośnie sprzętu, z którego korzystam, odnośnie plecaka, który mam, a bardzo długo go wybierałem. To jest też coś ciekawego, z czym mogę się podzielić. Parę takich wskazówek. Zobaczymy, czy pójdziemy bardziej w stronę tutoriali. Ja się nie czuję jakoś bardzo na siłach, żeby doradzać, żeby prowadzić kogoś za rękę. Natomiast mogę opowiedzieć po prostu, jak wygląda mój proces wykonywania zdjęć, jak się do niego przygotowuję. Jeżeli ktoś będzie chciał z takich rad skorzystać, no to takie rady też się tutaj pojawią. Co do samej obróbki, też będę planował robić takie filmiki krok po kroku, cały mój proces postprodukcji. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chaos straszny. Takie mam wrażenie. Zobaczymy po złożeniu tego filmu. No i co? To jest cringe'owe, strasznie nie lubię tego robić, ale wiecie, łapka w górę, komentarz i subik. Dzięki bardzo w takim razie za uwagę. Do zobaczenia.